Modlitwa o uzdrowienie ze wszelkich chorób. Ojciec Robert de Grandis, jezuita. Modlitwa. W imię Jezusa Chrystusa nakazuję ustąpić wszystkim wzorcom chorób fizycznych zakorzenionych w mojej rodzinie. Przyjmuję miecz Ducha Świętego i przecinam wszelkie więzły łączące mnie z jakąkolwiek chorobą, chorobą serca, krwi, rakiem złośliwym, zaburzeniami trawienia i odżywiania się, wrzodami i wszelkimi tendencjami do formowania się raka łagodnego. Występuję przeciwko jakimkolwiek wzorcom kobiecych zaburzeń, problemów z menstruacją, braku równowagi hormonalnej, bezpłodności i oziębłości seksualnej. W imię Jezusa Chrystusa zrywam więzy wszelkich męskich zaburzeń, impotencji i chorób przenoszonych drogą płciową. Sprzeciwiam się deformacjom fizycznym, problemom ze słuchem, niedomaganiom układu odpornościowego, wszelkim rzadko spotykanym chorobom, słabemu wzrokowi, chorobom zębów i płaskostopiu. W imię Jezusa sprzeciwiam się migrenom, opóźnieniu umysłowemu, chorobom płuc, reumatyzmowi, chorobom skóry i kości. Wyrzekam się wszelkich wzorców fizycznych doświadczeń traumatycznych, które przyległy do mnie z poprzednich pokoleń i przycinam te więzi. Występuję przeciwko ukrytej przyczynie moich dolegliwości fizycznych i wszelkich niewyjaśnionych słabości. Panie, uwolnij mnie od skutków tych chorych wzorców, które otrzymałem po moich przodkach i powstrzymaj ich rozprzestrzenianie się w moim życiu. Ojcze, przebacz tym osobom z mojej rodziny, które wybrały chorobę, aby uniknąć wyzwań życia i wybacz im te pokrętne sposoby, za pomocą których usiłowały zaspokoić swoje potrzeby. Niech zakorzeniony wzorzec wybierania życia jak rzeka przepłynie teraz przez moje drzewo genealogiczne. Uwielbiam Cię, Panie. Amen. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Ewangelia św. Marka. Ojciec Robert de Grandis, jezuita.